piątek w Ustroniu uroczyście została otwarta Galeria Kukuczka. Na początku krótko o jej historii opowiadał jej gospodarz, pan Jan Kukuczka. To więc galeria jako taka została założona w Istebnej na Jasnowicach w 2008 roku. W 2019 właściwie skończyła swoją tam misję i przygarnięta została przez kurię biskupią. Głos na uroczystości zabrał też Marcin Janik, przewodniczący Rady Miasta Ustroń. Samorząd, że takie miejsce powstało w Ustroniu i że właśnie Ustroń stał się gospodarzem tak wspaniałej marki, jaką jest Galeria Kukuczka. Życzymy panu i wszystkim pana współpracownikom, żeby dobrze się w tym miejscu rozwijało pasję, żeby to miejsce magnesowało ludzi kultury, tych, którzy mają wielkie serca, bo tacy ludzie są najbardziej wartościowi w dzisiejszych czasach. I dlatego stąd nasza radość, że ta galeria powstała właśnie tu w naszym Ustroniu. Cieszymy się, że ta galeria jest troszeczkę dalej od centrum, bo to ożywi też te, że tak powiem, peryferia. Także wielkie, wielkie dzięki i serdeczne życzenia, żeby ta galeria wspaniale tu funkcjonowała i mogła się dalej rozwijać. Do zgromadzonych w galerii gości mówił też m.in. ksiądz Damian Suszka, ekonom z Wydziału Finansowego Archidiecezji Katowickiej. Zresztą to jest mój sąsiad. Jak byliśmy małymi dziećmi, to Jasiu opiekował się nami. Kiedy w Katowicach powstała taka przestrzeń pod drukarni, zaraz porozmawialiśmy z Jasiem, akurat przestała istnieć galeria w Istebnej i bardzo zależało mi na tym, żeby w Katowicach tą kulturę, sztukę przede wszystkim Trójwsi, góralską, ale nie tylko, żeby pokazać ludziom. I tak powstał właśnie ten pomysł galerii przy Muzeum Galerii i Sklepu w Katowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.